zapraszam Was dzisiaj na kolejną wielkanocną propozycję. Tym razem zrobimy pasztet jajeczny. Idealne do podania na ciepło lub na zimno. Zaczynamy od ugotowania 8 jajek na twardo, co zajmie około 10 minut. Na patelni, na oliwie, podsmażymy w tym czasie podciętą drobną cebulę. Gotowe i ostudzone jajka rozdrabniamy, możemy je pokroić w kostkę lub zestrzeć grubo na tarce. Zdrowe i pyszne przepisy na Wielkanoc znajdziecie również w moim e-booku Wielkanoc bez cukru, gdzie są aż 33 propozycje na świąteczny stół. Gdy są już gotowe, dodajemy wszystkie pozostałe składniki. Podsmażoną i chłodną cebulę, tarty ser grana padano, może być także parmezan, następnie tarty ser mozzarella, kwaśną śmietanę lub jogurt grecki, 2 łyżeczki musztardy, sporą łyżką majonezu, 2 żółtka i na końcu doprawiamy do smaku. Masę mieszamy, aby wszystkie składniki dobrze się połączyły. Dwa białka, które zostały nam po rozbiciu jajek, z odrobiną soli ubijamy na puszystą pianę i wraz z pociętym szczypiorkiem dodajemy do jajecznej masy. Po raz ostatni mieszamy. Tak przygotowaną masę przykładamy do kaksówki wyłożonej papierem do pieczenia, wyrównujemy wierzch i na górze układamy trochę wirków z masła, dzięki czemu uzyskamy taką ładnie przepieczoną skórkę. Pieczemy w nagrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza, opcja grzania góra-dół, przez około 40 do 45 minut. Gotowy pasztet studzimy w formie, a następnie wstawiamy na kilka godzin do lodówki, aby dobrze się zsiadł. Dopiero wtedy jest gotowy do krojenia. Pod filmem znajdziecie dokładną listę składników, których użyłam do jego przygotowania. Życzę Wam smacznego i zapraszam na moje pozostałe przepisy na wielkanocny stół.